Cześć dziewczyny, zapraszam Was dzisiaj na taki szybki filmik, w którym pokażę Wam dwie metody na wykonanie makijażu ombre na ustach. Uważam, że makijaż ombre na ustach jest jedną z najpraktyczniejszych rzeczy, jaką można zrobić właśnie na ustach. Czemu? Ponieważ kiedy mamy bardzo jasny kolor w centrum i ciemny na brzegach, to uwaga, uwaga, przed jedzeniem i po jedzeniu wyglądamy praktycznie identycznie. Dlatego moja pierwsza porada, jeżeli chodzi o makijaż ombre, to w centrum zawsze dobierajcie kolor, który jest w miarę podobny do Waszego koloru ust i dzięki temu po jedzeniu środek będzie wyglądał bardzo podobnie do tego, co było przed jedzeniem. Ja makijaż ombre na ustach noszę praktycznie codziennie. I właśnie dlatego chciałabym Wam dzisiaj pokazać dwa sposoby na wykonanie makijażu ombre. Pierwszy sposób najlepiej się sprawdza w przypadku matowych szminek, czyli na przykład Jeffree Star albo moje ulubione Golden Rose, te matowe oczywiście. Polega on na tym, że najpierw na całe usta nakładacie jeden kolor. Ja dzisiaj nałożyłam akurat Jeffree'a Stara w kolorze Androgyny. Tak się składa, że to jest taki fioletowo-różowy, brudny kolor, ale raczej z takich chłodnych odcieni. Dlatego, aby zrobić ombre, dobieram w bardzo podobnej tonacji też takich przygaszonych, różowych odcieni. Golden Rose numer 13. I kiedy usta już zaschły, to teraz na środek ust nakładam ten jaśniejszy kolor. Byle jakim, najtańszym możliwym pędzlem do ust. Zaczynam ten produkt rozprowadzać. Pilnując, aby tutaj, w tym miejscu, była pełna pigmentacja tego jasnego koloru i po prostu nie dotykam tego miejsca. Jeżeli chcecie, to możecie też troszeczkę koloru dołożyć jeszcze raz tutaj i delikatnie tak wklepać to palcem. I to samo oczywiście robimy na górze. Czyli staram się, aby najmocniejsza pigmentacja była o tutaj i brzegi rozcieram w zewnętrznym kierunku. Ten efekt ombre moim zdaniem już jest naprawdę bardzo ładny. Oczywiście możecie go jeszcze wzmocnić, po prostu dokładając kolejną cieniutką warstwę tej jaśniejszej szminki. Następny sposób nadaje się do wszystkich możliwych rodzajów szminek, od matujących przez błyszczące. Ja Wam akurat pokażę, jak to zrobić przy pomocy kredki do ust oraz płynnej matowej szminki, ale jeżeli uważasz, że błyszczące szminki są fajniejsze, no to wszystko wygląda dokładnie tak samo. Zaczynam od obrysowania konturu ust ciemniejszym kolorem. W tym momencie biorę kropelkę podkładu i taki mały pędzelek do korektora i wyczyszczę te wszystkie miejsca, w których mi się wyjechało. No, nie zrobiłam tego zbyt precyzyjnie, przyznaję. Teraz, kiedy jestem już zadowolona z tego, jak wygląda ten kontur, to zaczynam ten ciemniejszy kolor rozprowadzać tutaj właśnie w kącikach ust. To puste miejsce na samym środku nakładam tę samą szminkę. Tę samą? Czy może jakąś inną nałożę? La, 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 la. Dokładam szminkę, która jest parę tonów jaśniejsza, i tak jak widzicie, dosyć podobna do mojego naturalnego koloru ust, przez co podczas jedzenia to będzie wyglądało bardzo dobrze. I znowu największą pigmentację tego jasnego koloru zachowuję w samym centrum ust i potem rozcieram brzegi, tak aby te dwa kolory w siebie idealnie przechodziły. Ombre nadaje się idealnie nie tylko do jedzenia, ale również do powiększania naszych ust. Dlatego jeżeli chcecie jeszcze trochę powiększyć usta, to możecie na tę jaśniejszą część dołożyć błyszczącą szminkę. Oczywiście w podobnym albo jaśniejszym kolorze.
I dzięki temu ta jaśniejsza część ust dodatkowo się błyszczy, przez co usta wydają się jeszcze większe, ponieważ ta część jeszcze bardziej wychodzi naprzód. Tak więc to są dwa sposoby na ombre na ustach. Bardzo Wam polecam taki makijaż, ponieważ jest bardzo praktyczny oraz powiększający. Tak więc dla wszystkich moich dziewczyn tam, które mają małe usta, tak jak ja, a nie mają w tym momencie w planach powiększania, polecam po prostu make-up, ponieważ make-up jest rozwiązaniem na wiele naszych problemów czy zachcianek. Zapraszam Was na mojego Instagrama, Face'a, Snapchata, no i widzimy się następnym razem. Cześć!